Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu videotesty.pl i dzisiaj zapraszam Was na recenzję tego komputera, a jest to kolejny laptop dla graczy, też MSI, natomiast tym razem jest to model GE70, czyli komputer oparty o procesor Intel i5 oraz kartę graficzną Nvidia GTX 760M. Zapraszam. Byście widzieli moje zdziwienie po wyjęciu tego komputera z opakowania. Powiem Wam, że on praktycznie w niczym, no może poza jednym elementem, nie przypomina tych konstrukcji, które wcześniej testowaliśmy, jeżeli chodzi o komputery dla graczy od MSI. Przede wszystkim błyszczący, tak samo jak GX60, natomiast sama struktura tutaj poza no, niewielkimi akcentami czerwonymi bardziej przypomina typowy komputer sprzedawany, taki, który ma tylko i wyłącznie wyglądać ładnie gdzieś tam w markecie czy na sklepowych półkach. To nie musi być użyteczne, to nawet nie ma być użyteczne, byle było tanie i ładnie wyglądało na półkach w świetle reflektorów. Tu niestety jest tak również. Pamiętacie ten nawet, bym powiedział, potężny system wentylacji w przypadku GX60 oraz GX70? To jest kolejna rzecz, której tutaj w zasadzie nie znajdziecie. Otwory wentylacyjne, ich jest zaledwie kilka, są stosunkowo nieduże, natomiast na pochwałę zasługuje widoczny otwór w przypadku właśnie dysku. To oczywiście pozytywnie wpływa na jego temperatury pracy. Mamy otwór nad pamięciami i oczywiście otwory, które pozwalają nam tutaj dostać się świeżemu powietrza do całego układu chłodzenia. Wylot też jest stosunkowo nieduży, natomiast podobnie jak w przypadku GX70 rozstawienie pinów widać, że jest dosyć szerokie. Tutaj również mamy możliwość samodzielnego, późniejszego wyczyszczenia układu chłodzenia, natomiast na razie mamy plombę gwarancyjną i póki komputer jest nowy, żadnej ingerencji tutaj nie możemy samodzielnie przeprowadzać. Co do głośników, warto zwrócić na tą uwagę, te zbytnio się nie odróżniają tutaj i na dole te głośniki niskotonowe robią naprawdę fajne wrażenie. Natomiast tak jak mówię, no tu już nie ma tak rozbudowanego systemu wentylacji, jak chociażby w przypadku ostatnio testowanego GX70. Natomiast ten komputer posiada również wysoko uniesione nóżki. Jeżeli on już stoi sobie ze spokojem gdzieś tutaj na blacie, to przestrzeń, która pozwala na dostanie się świeżego powietrza do środka, jest naprawdę wystarczająca i ten komputer jest uniesiony dosyć wysoko. Co do wyposażenia w porty, no to oczywiście poza standardowymi, m.in. diesel do podłączenia zewnętrznego monitora czy HDMI, już Wam pokazuję. Tutaj mamy, proszę, port HDMI, a tutaj mamy port DSAP. Mamy również oczywiście wejście sieciowe, port USB w standardzie 2.0 oraz port USB w standardzie 3.0. Niestety, ale w przypadku tego modelu zapomnijcie o tym, że podniesiecie sobie ekran. Jak widzicie, idzie to nam z całym komputerem, więc trzeba również tą właściwą część komputera w przypadku GE70 również przytrzymać. W zasadzie takich typowej konstrukcji dla graczy próżno również szukać po otwarciu ekranu. Sam touchpad jest stosunkowo duży, natomiast przyciski nie mają tak wyraźnego skoku jak w przypadku GX70. Są połączone razem z touchpadem i moim zdaniem to nie jest najlepsze rozwiązanie w przypadku komputera dla graczy. Matryca. Matryca jest tutaj matowa, ładnie rozprasza promienie światła. Oczywiście wyżej mamy kamerę do wideorozmów i wbudowany mikrofon. Poniżej, z prawej strony komputera, producent ukrył, właściwie ukrył, umiejscowił przycisk do włączania konstrukcji. Po stronie przeciwnej mamy dwa przyciski. Jeden umożliwia nam włączenie i wyłączenie podświetlania klawiatury. Włączymy sobie komputer. Natomiast drugi umożliwia nam włączenie trybu turbo w przypadku wentylatorów. Co do klawiatury, to jest w zasadzie jedyny tak na dobrą sprawę widoczny element, jeżeli chodzi o klawiaturę dla graczy, ponieważ tutaj również jest to produkt wykonany przez SteelSeries. Jeżeli chodzi o podświetlanie, tej klawiatury jest dwustrefowe, daje mi się załadować systemowi. Klawiatura podświetlana jest, zaraz zobaczycie, na niebiesko i mamy podświetlaną albo całą, albo lewą część klawiatury. Co do podzespołów, jakie tutaj drzemią, to jest oczywiście procesor Intela i5, dokładnie to jest model 4200M, a karta graficzna to GTX 760M, czyli też wersja mobilna. W tym momencie widzimy podświetlanie całej klawiatury na niebiesko, tak jak widzicie, klawisze są podświetlane od dołu. Moim zdaniem bardzo dobra rzecz. I podświetlanie jednej strefy, no i oczywiście całkowite wyłączenie podświetlania.
W tym momencie rozpoczynamy nasze testy praktyczne i zaczynamy już tradycyjnie od pomiaru głośności sonometrem umieszczonym w odległości 30 cm od komputera oraz sprawdzimy sobie pobór prądu. Na razie, jak widzicie, nasz komputer jest nieobciążany, programy przygotowane, ale jeszcze nie włączone, więc ja się wyciszam i zobaczmy głośność. No bo 36,1 to była ta wartość najniższa, co przy głośności DUA 35,8 dB jest wynikiem bardzo dobrym. Więc teraz, zanim jeszcze włączymy sobie obciążanie, rzut okiem na wattomierz. Około 25 W. Tak więc ja w tym momencie włączam i FureMark, i program Prime. Prime już nam leci. I jeszcze FureMark. No i czekamy. Za chwilę do Was wracam z następnymi pomiarami. Nasz laptop dla graczy już jest od dłuższego czasu, tutaj jak widzicie, obciążany. Na początek rzucimy sobie okiem na pobór prądu. Jak widzicie, bateria jest wyjęta, żeby tutaj nie mieć wpływu na to, co się dzieje na wattomierzu. Zobaczmy pobór prądu. Około 101 W. Zobaczmy jeszcze pobór maksymalny. 104,7, czyli w porównaniu do tych chociażby niedawno testowanych jest zdecydowanie lepiej. Ja się teraz wyciszam i posłuchajmy, jak głośna jest to konstrukcja. Jak widzicie, około 44,9 do 45 dB, czyli wynik bardzo dobry. Natomiast teraz użyjemy jeszcze funkcji turbo wentylatorów, podobnie jak w przypadku IGX60, IGX70, również GE70 tą funkcję posiada. Zobaczmy, jak teraz będzie głośno. Około, jak widzicie, 47 dB, czyli moim zdaniem bardzo dobrze. A przy okazji zobaczcie, co się zaczyna dziać z temperaturą, gdzie delikatnie tutaj nam spadła. Tak więc, moi drodzy, to jest na tyle, jeżeli chodzi o pomiar głośności i temperatury, i pobór prądu, a ja zapraszam Was na testy z gier.
słuchajcie, powiem Wam, że podsumować ten komputer w zasadzie jest dosyć prosto, ponieważ jeżeli chodzi o wykonanie, o wygląd tego komputera, mi osobiście on absolutnie nie przypadł do gustu, ale pamiętajcie, że jest to moje subiektywne odczucie niestety, ale obudowa komputera jest wykonana z błyszczącego czarnego plastiku, tylko z niewielką ilością ozdób, tutaj dodatkowo czarne, czerwone akcenty, które mówią nam, że jest to konstrukcja MSI przeznaczona głównie do gier. Natomiast no niestety touchpad dosyć duży, ale razem z przyciskami wszystko zintegrowane, całość tak naprawdę przypomina bardziej produkt typowo konsumencki niż typowy komputer dla gracza. Jedynym takim widocznym tutaj aspektem różniącym go od innych, które możemy znaleźć na półkach, które mają się ładnie błyszczeć i wyglądać, a nie być użyteczne, to jest klawiatura. Klawiatura zaprojektowana przez SteelSeries, podobnie jak w modelu GX60 czy GX70, ja tutaj naprawdę większych uwag do niej nie mam. O ile układ klawiszy jest stosunkowo nietypowy, można się do niego dosyć szybko przyzwyczaić i moim zdaniem taka wyspowa klawiatura tutaj wystarczy w zupełności również graczom. Co do wydajności tego komputera, tu na szczęście to ratuje całą sytuację. Ta i5 na pokładzie wraz z GTX 760M, czyli kartą wersji mobilnej, jak najbardziej daje radę. I zwróćcie uwagę chociażby na dwie gry, czyli Battlefield 3 oraz Battlefield 4. W przypadku Battlefielda 3 gry, ten multiplayer, który widzieliście, testowaliśmy na Ultra, natomiast Battlefield 4 był testowany na ustawieniach tutaj średnich. Moi drodzy, jak widzicie, ilość klatek generowanych przez ten komputer w porównaniu do chociażby wcześniej testowanego GX 70 zdecydowanie wyższa i to przy wyższej szczegółowości grafiki. Ten komputer na pewno nada się lepiej do gier niż modele testowane wcześniej. To oczywiście, ja jeszcze raz to przypomnę, w dużej mierze tak naprawdę jest kwestia optymalizacji gry. Te, jak widać na procesorze Intela, radzą sobie zdecydowanie lepiej niż w przypadku konstrukcji APU AMD, które widzieliśmy wcześniej. Jeżeli chodzi o kartę graficzną, ja szczerze mówiąc bym tutaj zamiast tego GTX 760M chętnie zobaczył właśnie konstrukcję AMD, którąś chociażby z tych ostatnio testowanych, oczywiście mówię o wersjach mobilnych, tak, Radeonów. I powiem Wam, że połączenie mogłoby być naprawdę ciekawe. Ogólnie komputer robi dobre wrażenie, jeżeli chodzi o jego wydajność. Niestety dla mnie osobiście złe, jeżeli chodzi o jego wykonanie, bo bardziej przypomina produkt, który po prostu ma przykuć wzrok kupujących ładnie na sklepowych półkach, niekoniecznie być użyteczny. To jest moim zdaniem największa wada tego komputera. Natomiast największym plusem, słuchajcie, są właściwie dwa takie plusy, bo i niski pobór prądu, nawet jak na laptopa dla graczy, tym bardziej porównując go z komputerami konsumenckimi, ale także przede wszystkim cicha praca. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na ten emblem, ale zobaczcie, że nawet w czasie, kiedy był włączony tryb turbo wentylatorów, nasz sonometr ustawiony tak samo jak w przypadku wcześniejszych testów, czyli w odległości 30 cm od komputera, nie przekroczył bariery 50 dB i gra na tym komputerze jest o wiele bardziej pod tym względem komfortowa. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o wideo. Po więcej zapraszam Was do recenzji tekstowej. Ja Wam dziękuję i do zobaczenia w następnych filmach.